pić, idź i walcz. Idź, idź, chłopak walcz. Idź, idź, dajesz tempo. Idź, idź, wygrasz jedno. Idź, idź, idź i walcz. Idź, idź, chłopak walcz. Idź, idź, dajesz tempo. Idź, idź, wygrasz jedno. Wypuściliśmy to z rąk tak naprawdę. Indywidualnie sezon na pewno mogę zaliczyć do udanych, cieszę się, że tak było, ale mówię, to jest sport drużynowy, także tu się gra o medale dla całej drużyny. Mówię, no chwilę smutku, a na pewno docenię ten medal, jak sobie spojrzę za parę dni, bo naprawdę to nie tylko play-offy, tylko to jest ciężka praca od października, żeby się tutaj znaleźć i naprawdę trzeba to też docenić. Ja pamiętam, że 2 lata temu, jak przegraliście ze Stelmetem, kiedy było srebro, też na początku był taki niedosyt i smutek. W tym sezonie troszeczkę inaczej to wyglądało, bo już od początku przygotowań wszyscy mówili, że jesteśmy kandydatami do gry w finale, a wtedy byliśmy takim kopciuszkiem, można powiedzieć, raczej nikt się nie spodziewał, że będziemy tam, a sprawiliśmy też super niespodziankę, także teraz myślę, że rozczarowanie jest troszkę większe. Ale myślę, że jutro powiem, że dziękujemy za wspaniałe.
panowie sobie przypominacie, spotkaliśmy się na Pucharze Polski. No, trudno zapomnieć takie spotkanie. No, moje największe takie medialne pragnienie w tym sezonie to jest, żeby doszło do serii na którymkolwiek etapie między Torunianami a Włocławianami, bo chcę takie derbowe starcie zobaczyć. Marzenie się ziściło, ba, grali razem w finałach. Myślałem, no, jak teraz panowie oceniacie finały? Bardzo fajnie. Super było. Mi się wydaje, że o tyle jest fajne, że jak tak rozmawialiśmy też z ludźmi z jednego i drugiego obozu, to jak gdyby, co nie jest taką częstą taką sytuacją, że już gra w finałach sprawiała im naprawdę niesamowicie dużo radości i jak gdyby pokazywała, że to, co grali przez cały sezon, sprawdza się teraz, tak? No, a ktoś musiał wygrać w trudnym spotkaniu, więc myślę, że tutaj oczywiście dzisiaj będą chłopcy z Torunia mieli takie minki, ale mają, jak się mają. Obudzą, czy pojutrze, to stwierdzą sobie, że... No, największa różnica jest, Tomek, chyba taka, że na finał był dla obu wielkim osiągnięciem, ale jak sobie każdy przypomni, gdzie był rok temu, zwłaszcza tutaj w Toruniu, bo rozumiem, że jesteśmy w Lecio Toruń, gdzie było rok temu, a gdzie jest teraz, gdzie jest kibicostwo, gdzie jest atmosfera, gdzie jest zabawa, gdzie jest zespół, gdzie jest klub, to wszystko poszło do góry. Jak chcecie wiedzieć, co się może teraz zdarzyć, to przypomnijcie sobie, co było we Włocławku. Ile to tam razy? 5 czy 6? Był finał, zanim udało się pierwsze mistrzostwo zdobyć. Ale okazało właśnie, się, że się zdobędzie szczyt. Także Toruń ma jeszcze parę schodków. Teraz pytanie, czy po tym srebrze ktoś tutaj, jakie decyzje będą podjęte? Czy jednak chcemy kurcze złoto? Czy będziemy sobie tak właśnie... No to złoto było tyle, więc tutaj myślę, że złoto jest bardzo mile widziane. Ale z uśmiechem, ale ja tu patrzę, teraz wy widzicie nas tylko, a tutaj 6 jakichś smutnych osób stoi i... Gratulujemy to. Gratulacje. Polski cukier.